O nie, kamień chaosu został skradziony, co teraz zrobimy? Okej, witajcie na kanale Book Please. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję książki trochę innej niż zwykle, ponieważ takiej książki jeszcze nie miałam okazji recenzować na swoim kanale. No i ostatnimi czasy na rynku polskim jest wysyp książek takich jak kolorowanki odstresowujące, jakiś Zniszcz ten dziennik, czy nawet kropki, łączenie kropek stało się ostatnio modne. No ale w moje ręce wpadła książka z labiryntami wydawnictwa Nasza Księgarnia. Jest to detektyw pierw w labiryncie na tropie skradzionego kamienia chaosu. I jak ja otworzyłam kopertę z tą książką, to ja po prostu oniemiałam, ponieważ jej okładka, ale to, co jest w środku, jest tak fantastycznie wykonane. Te obrazki są tak przepiękne, że ja po prostu nie wiedziałam, co powiedzieć, bo jedyne, co mogę się tylko zachwycać tymi obrazkami, bo to jest coś przepięknego i rewelacyjnego i ja czegoś takiego w życiu nie widziałam. Pamiętacie takie labirynty, które były w zwykłych kolorowankach, czy takich książeczkach typu co to, a kto to, czy gdzieś, gdzie były krzyżówki, to wiecie, jak te labirynty były wykonane, po prostu taki kawałek czegoś tam, no a te labirynty to jest po prostu arcydzieło i to można nawet sobie wydrukować, żeby na ścianie powiesić, bo one są tak przepięknie wykonane. Pokażę Wam mój ulubiony. Ten z balonem jest moim ulubionym. No i tutaj Wam nie zdradzę wszystkich plansz z labiryntami, ponieważ chciałabym, żebyście sami przekonali się na własne oczy, jak te labirynty wyglądają. No ale naprawdę graficy zrobili świetną robotę, wykonując te wszystkie obrazki i te szczegóły, te najdrobniejsze elementy tutaj są wow, po prostu wow, i ja mogę się zachwycać i zachwycać tymi wszystkimi obrazkami i nadal nie mogę wyjść z podziwu, jak to jest wszystko wykonane. Hiroka Migaki i zespół grafików z grupy IC4Design naprawdę zrobili niezłą robotę i czegoś takiego w życiu nie widziałam i ja będę po prostu kochać tę książkę, bo ona jest rewelacyjnie wykonana. Jeżeli ktoś myśli, że ta książka nie ma żadnej fabuły, to się grubo myli, ponieważ w tej książce wraz z detektywem Pierrem i jego asystentką Carmen tworzymy właśnie tę fabułę i szukamy zaginionego, skradzionego przez pana X kamienia chaosu, ale przy okazji też wynajdujemy różne inne elementy, osoby zaginione i tak dalej, więc tutaj bawimy się w detektywów, co jest bardzo fajne. I nie mogę powiedzieć, że od początku bardzo łatwo przechodziłam przez te wszystkie labirynty, tak nie było, ponieważ musiałam przyzwyczaić swój wzrok do tego, ile tam jest elementów, tych drobnych, małych wskazówek, którędy mam przechodzić, gdzie jest wszystko zabarykadowane i tak dalej. Musiałam się trochę z tym namęczyć i przyznaję się z ręką na sercu, że też trochę patrzyłam w odpowiedzi tych pierwszych dwóch labiryntów, żeby mieć już pewność, gdzie co jest, czego też nie zauważyłam. Ta książka nie tylko sprawiła mi ogromną przyjemność i radość z zabawy, ale również nauczyła mnie trochę większej cierpliwości, ponieważ na początku, wiadomo, trochę się denerwowałam, że jak to mam rozkminić, że nie zauważyłam danego trofeum, danej gwiazdki i tak dalej. No trochę się denerwowałam, ja nie należę do osób cierpliwych. No i też mogłam poćwiczyć swoją spostrzegawczość, no i fajnie, naprawdę fajnie ta książka działa na zmysły i te piękne obrazki. Ja mogę się w nie wgapić cały czas, bo są rewelacyjnie wykonane i one głównie skradły moje serce. No i mam nadzieję, że takich książek będzie więcej na naszym rynku, bo to jest małe dzieło sztuki, zdecydowanie małe dzieło sztuki. Moim zdaniem Detektyw Pierre w labiryncie nie jest jedynie książką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, ale osoby dorosłe również będą miały świetną zabawę przechodząc przez te wszystkie labirynty, tym bardziej jeżeli wychowały się w latach 90. i bawiły się różnymi kolorowankami, łączeniem kropek i przechodzeniem przez labirynty, albo nawet tymi takimi zabawkami, gdzie były kuleczki i trzeba było manewrować tym czymś, żeby kuleczka wpadła do danego miejsca. To było też fajne.
No i dzięki tej książce też przeniosłam się do swoich lat dziecięcych, gdy właśnie takie rzeczy robiłam, gdy nie było tych wszystkich komputerów, Facebooka i tak dalej. Bo jednak to trenowało trochę nasze umiejętności w dostrzeganiu niektórych elementów i tak dalej. No a ta książka szczególnie mnie ujęła przez te wszystkie obrazki. Ja wiem, że już się powtarzam na temat obrazków, ale no te labirynty są tak wykonane, że ja po prostu nie wierzę. No nie wierzę, więc dla osób, które są z lat 90. i bawiły się takimi labiryntami, gdzie były po prostu czarne kreski, no to będą po prostu miały niezłą zabawę i uciechę dla oka. Ale dzięki takim książkom również dzieci z XXI wieku będą miały niezłą zabawę, ponieważ te wszystkie kolory, te wszystkie szczegóły będą działać na ich wyobraźnię i będą dostrzegać więcej szczegółów, więc no jest to naprawdę fajna książka do trenowania, ale też do odprężenia się, więc ja z ręką na sercu mogę wam tę książkę polecić, jeżeli lubicie labirynty i nieważne w jakim wieku jesteście, czy jesteście nastolatkami, czy dorosłymi, polecam. Dajcie mi znać w komentarzach, czy lubicie właśnie takie książki bardziej kreatywne, gdzie trzeba wyszukiwać szczegółów, kolorować, niszczyć dzienniki i tak dalej. Jestem bardzo ciekawa tego i również jeżeli macie coś fajnego do polecenia, to koniecznie mi dajcie na ten temat znać, szczególnie coś takiego, co wygląda jak małe arcydzieło. Jeżeli filmik wam się podobał, dajcie kciuka w górę, zapraszam was do subskrypcji tego kanału, aby być na bieżąco z wszystkimi filmikami. Zapraszam was również na moje media społecznościowe, do których linki macie w opisie. Dziękuję serdecznie za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmiku. Bye bye!